Kochani, co się dzieje w naszych umysłach, kiedy spotykamy się ze stwierdzeniem, że nie ma rzeczy złych ani dobrych? Po prostu wszystko jest, jakie jest. A tak naprawdę to są wybory nasze, świadome i te, Nieświadome. Tak naprawdę do tego sprowadza się nasze odkrywanie samych siebie. Odkryjemy, że to, co się dzieje, się dzieje i jest, jakie jest, a my, wybierając myśli o tym czymś, określamy to, czy jest to dobre, czy złe dla nas, a może określamy to według wzorców nam narzuconych. Po prostu my przyklejamy opowieść, informację do tego, co jest. Przez nasz wybór. Czasami są te wybory tak oczywiste i tak z automatu idące, że tutaj nie ma co myśleć. Po prostu to oczywiste jest, że to jest takie, a takie. A tak naprawdę to nie. Gdy głębiej zajrzymy w to wszystko, to widzimy. Że wybieramy. Im bardziej przebudzamy się w świadomości, w rozumieniu tego, jak funkcjonuje życie, kim jesteśmy, tym bardziej przejawiają się w naszym życiu wybory świadome, które wyrażają tą wewnętrzną naszą moc. To uświadomienie sobie tego, jakimi Wspaniałymi istotami jesteśmy. Tak więc, kochani, najlepszego dla Was. Dzieje się zawsze i wszędzie tak, jak wybieramy.